No dobra. Jedziemy teraz na kolejną atrakcję. Rozweselić twoje życie jazdą na koniu. Wow. Dzisiaj kolejny raz, pierwszy raz coś będziemy robić w naszym życiu. Przyjechaliśmy na miejsce, jesteśmy naszym vanem już pod stadliną koni, ale jeszcze nie wchodzimy do środka, bo jesteśmy przed czasem. Przyjechaliśmy 15 minut przed czasem, więc poczekamy sobie tu na spokojnie. Kasia sobie zrobi kawkę, wypije, a jak przyjedzie pan, którym się umawialiśmy, to wtedy wejdziemy do środka. Ale jest ładnie. Troszeczkę większy. Te dwa koniki tutaj się kochają, są rodzicami. Ten ciemniejszy to jest tata, pan, jaśniejsza jest dziewczyna. I tam z tyłu pod drzewkiem jest owoc ich miłości, córeczka Kaja. Cześć Kaja, ale młodziutka. No siema. Hej. Ty malutka? No nie taka malutka. Trzylatka. Cześć młodzieży. O Jezu, nie mi rękę. Myślisz, że mogę dać jej jabłko? Nie wiem. Konik. Ale zyga do twojego jabłka. Widzi jabłko. Ona chce jabłko. Kaśka ma tutaj jabłko. Ale kot ewidentny. Kot. Koń ewidentnie go chce spróbować. Give us your name and signature here. Jak się czujesz? Fantastycznie. No, pasuje ci taki kapelusik. Dobra. Takiego kapelusza też czekaj. To jest kapelusz, kask nie miałem. Yeah. Jak na razie to jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemna sprawa. Jedziemy przez jakieś takie chaszcze, nie, przez nierówności, trzeba było się schylić. No naprawdę jest stromo w niektórych miejscach, ale koń sobie daje radę, bez żadnego problemu. Spokojnie, mu się nazywa Miley, jak Miley Cyrus i podobno jest szalony, tak jak ona, więc wygrałem najciekawszego konia, który jest podobno największym żarłokiem i on sobie chce jeździć, muszę mu łapać, nie pozwolić, żeby zjadł, bo jeżeli raz mu pozwolę, żeby zjadł, to on się poczuje jako wygrany i już zawsze będzie chciał jeść. Zobaczcie, gdzie przyjechaliśmy, na takie piękne klify. Jaskinia. Kasia! To musisz tego, nie wiem, miłością trochę.
Jesteśmy. Well done. The seagulls, they were like crazy. Amazing, yeah, thank you very much. Parala, nothing's in, they can create a photo. Wait, I think they want... Yeah, rada, fantastycznie. Good job. Thank you very much, you're very welcome. Dałaś się, świetnie sobie rady. Ile lat miał twój koń? 23 ma. A mój ma 6 lat. Mi się trafił koń, który jest najmłodszy w całej tej stadlinie. 6 lat. Kasik miał 23, który jeszcze tylko miał 7, a któryś tam miał jeszcze 12. Także ja miałem najbardziej żywiołowego konia i robił takie psikusy sobie czasami ze mnie, ale daliśmy radę, współpracowaliśmy dosyć dobrze. Łukasz też mleko? Nie. Albo daj, bo podobno jest zdrowsze z mlekiem. Ale było super. To było naprawdę niesamowite przeżycie. Jeszcze nigdy nie miałam okazji jeździć tak konno. Jeździć konno tak po jakiejś przestrzeni. Jak byłam dzieckiem, to tylko miałam okazję dookoła na jakimś kucyku się przejechać. Także to był pierwszy raz i był niesamowity. Bardzo taki spokojny i przyjemny. I obcowanie w przyrodzie. Jeszcze właśnie przez to, że jechałam na tym koniu. Kontakt z tym zwierzęciem. To było przepiękne doświadczenie, przepiękne widoki, przepiękne miejsca i bardzo fajni hostowie całego tego wydarzenia. Dużo do nas rozmawiali, dużo nam opowiadali o tych zwierzętach. Mój koń nazywał się Merlin, ma 23 lata i jest uratowanym koniem. Miał iść na ubój w Maroku, ale go właściciele tej stadniny wykupili. No i go jakby oswoili, bo podobno kiedy go przygarnęli, to był bardzo zdziczały i wystraszony i zestresowany. Nie dał się w ogóle dosiąść, a po pewnym czasie... Oni mając jakieś tam swoje sposoby, załagodzili, uspokoili go, no i dzięki temu teraz ten konik sobie pracuje i jeździ na wycieczki i no jest cudowny, spokojny i no, doświadczenie niesamowite, także jeśli będziecie mieć kiedyś okazję, no to wiadomo, korzystajcie. Jesteśmy właśnie w miejscu, które nazwane jest Nosa Seniora de Roja. Jest to taka kapliczka i kościółek na skale, w takim wyciętym cypelku do przodu, także widoki są piękne, obok jest przepiękna plaża. Zapraszamy Was na zwiedzanie. Za mną tam na dole jest właśnie plaża Seniora de Roja. Bardzo ładna plaża, która niestety już jest zacieniona, bo słońce zachodzi. Czy widzicie albo słyszycie te okropne mewy, które tutaj latają? One uwielbiają mojego drona i tylko wystartuję, to nagle się zlatują z całej Algawr i jest 200 mew i wszystkie sobie latają wokół mojego drona i go chcą zaatakować, więc jeżeli kiedykolwiek przyjedziecie w tej rejony albo gdzieś nadmorskie, to, a macie drona, to uważajcie na drona, ponieważ mewy atakują drony po prostu i to jest niebezpieczna zabawa, więc miejcie to na uwadze. Szok! Jak piszczą w ogóle! Tego tam jest! Hello, my-